Rozpoczynamy dzisiaj kolejny dzień konferencji. Ja teraz ze mną na kanapie siedzi brat Marek, który przyjechał z TZ. Witam serdecznie, bracie Marku. Proszę opowiedzieć o swoim doświadczeniu ze Światowymi Dniami Młodzieży. Mam takie szczęście, że wstąpiłem do wspólnoty TZ w momencie, kiedy zaczęły się tam europejskie spotkania młodych, no i bardzo szybko potem też Światowe Dni Młodzieży. Po dwóch pierwszych spotkaniach, jednych z pierwszych, które odbyły się w Rzymie, brat Roger poprosił mnie, żebym został w Rzymie i kontynuował kontakty z parafiami, z młodzieżą w Rzymie. No i wtedy właśnie zaczęły się też Światowe Dni Młodzieży, także mogłem uczestniczyć i w tym pierwszym spotkaniu, które jeszcze tak się nie nazywało, ale zgromadziło już bardzo wielu młodych ludzi z całego świata. Na tym spotkaniu przy Koloseum brat Roger, założyciel naszej wspólnoty, i matka Teresa prowadzili drogę krzyżową. A ja tak za nimi się chowałem i im podpowiadałem, co mają mówić. Jaki wtedy miała to charakter te spotkania młodzieżowe, porównując teraz te obecne? Jak to wyglądało? Jak wyglądały przygotowania? No, to były pierwsze spotkania. Ojciec Święty Jan Paweł II był młodym papieżem jeszcze. I to były w ogóle pierwsze takie wielkie spotkania dla młodzieży organizowane w Europie, w świecie. Bo w tamtych latach, no, w konsekwencji tego, co działo się w końcu lat 60., 68. rok, pamiętamy z historii, trochę się pewnie obawiano gromadzenia młodych ludzi w taką wielką rzeszę. A odwaga brata Rożeja i odwaga papieża Jana Pawła II jakby pokonała te lęki wobec młodych ludzi i myślę, że młodzi ludzie to też docenili, że takim zaufaniem obdarzają ich ludzie Kościoła. Było to coś nowego, było coś zupełnie świeżego w tamtych czasach. Młodzi się garnęli na te spotkania. Wiadomo, że my Polacy na przykład nie mogliśmy jeszcze łatwo podróżować, ale robiliśmy wszystko, żeby młodzi z krajów Europy Wschodniej też mogli uczestniczyć. Pierwszym takim spotkaniem jednak, gdzie masowo młodzi ze wschodu przyjechali na Światowe Dni, to było spotkanie w Częstochowie. Też tam byłem. Taki się utrwalił zwyczaj, że powierzano nam zwyczaj jakiś kościół w miejscu, gdzie się odbywa spotkanie europejskie i tam prowadzimy taki maraton modlitewny w takim stylu, właśnie jak w TZ, że wszyscy młodzi z różnych krajów mogą się razem modlić, razem śpiewać. Tak było też w Częstochowie, a wcześniej byłem jeszcze też w Argentynie, w Buenos Aires. Także no, od początku jakoś śledzimy, uczestniczymy w spotkaniach europejskich i teraz w Krakowie bardzo się też cieszymy, że będziemy mogli w jednym z kościołów zaprosić, gościć młodych na taką medytacyjną modlitwę. Brat wspomniał o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Na pewno brat spotkał Ojca Świętego osobiście nie jeden raz, ale takie spotkanie, które szczególnie zapadło w pamięć. Ponieważ byłem jedynym Polakiem w tamtych latach w TZ, to brat Roger mnie zawsze zabierał na wszystkie spotkania z Ojcem Świętym. Osobiste audiencje, czy na najróżniejsze uroczystości w Rzymie. Ale zapamiętałem dwa takie spotkania. Jedno to u nas w TZ. Papież Jan Paweł II odwiedził nas w 1986 roku, ponieważ ja już wtedy no, troszkę miałem okazji, żeby go pozdrowić, uścisnąć mu dłoń, zamienić słowo, no to tak się już nie pchałem do niego w TZ, kiedy do nas przyjechał, no był krótko, był godzinę, ale potem jak wyjeżdżał, to mi tak trochę było głupio, że w ogóle go nie pozdrowiłem już, więc kiedy już staliśmy w takim szeregu przed w momencie jego wyjazdu, on był już w samochodzie, to z tego szeregu braci się wyrwałem, nie wytrzymałem, wyrwałem się, podbiegłem do samochodu, do okna i po prostu, nie wiedząc co robię, zapukałem do tego okna, żeby mu pokiwać w ten sposób. I Ojciec Święty też zaczął prosić, żeby to okno spuszczono, to był taki samochód bardzo ubezpieczony, więc nie chcieli, więc tylko mi grozi tak przez to okno. I widzę, że wypowiada moje imię, Marek. A drugie, jak byliśmy z bratem Roger u niego w kaplicy na mszy świętej, prywatnej kaplicy, i potem było śniadanie.
I na końcu brat Różejako się zatrzymał jeszcze z kimś, a ja zostałem sam z Ojcem Świętym. Po tym śniadaniu już wychodziliśmy do wyjścia i to było właśnie przed wyjazdem do Argentyny, więc nie wiedząc co powiedzieć, mówię, że jadę do Argentyny na Światowe Dni Młodzieży. Ojciec Święty odpowiedział, ja też. Jaka była taka relacja między bratem Rożem a Ojcem Świętym Janem Pawłem II? O, to była taka relacja, więź, można powiedzieć, głębokiego zrozumienia wzajemnego w tych ich najgłębszych intencjach, z którymi wychodzili do świata, do ludzi, do świata. Brat Roże chciał pojednania chrześcijan. I Ojciec Święty Jan Paweł II doskonale to rozumiał, że brat Roże chce jedności w wierze, że to nie jakieś braterstwo powierzchowne poszukiwanie, tylko pragnie jedności wierzy i doskonale rozumie wiarę Kościoła katolickiego. Dawno znali się, jeszcze zanim kardynał Wojtyła został papieżem, odwiedzał Tezę. Brat Roże odwiedził go w Krakowie po pielgrzymce mężczyzn w piekarach śląskich. To był 73 rok. W 73 roku brat Róże po raz pierwszy był na tej pielgrzymce, zapraszał go biskup katowicki Herbert Benmosz. I wtedy właśnie w tym 73 roku kardynał Wojtyła zaprosił brata Róże do siebie. A znali się już wcześniej, bo w czasie Soboru Watykańskiego spotykali się w tej samej kaplicy na modlitwę. I kardynał Wojtyła odwiedził też nasz dom w Rzymie. Bracia mieli zwyczaj zapraszać biskupów na obiady, na kolacje. Więc ta znajomość już była jakaś, a potem się zaczęła pogłębiać. I kiedy kardynał Wojtyła został papieżem, na pierwszej audiencji ekumenicznej wśród wielu uczestników tej audiencji wypatrzył brata Roże i powiedział mu, bracie Roże, my chcemy pojednania, prawda? I niech brat mnie często odwiedza w Rzymie. I brat Roże potraktował to bardzo serio i co roku odwiedzał Jana Pawła II w Rzymie na audiencji. Jan Paweł przyjmował go zawsze na audiencjach prywatnych i to była takie spotkanie, na którym wymieniali się swoimi doświadczeniami, swoimi myślami, swoim jakby też umacniali, myślę, w tym pragnieniu jedności, które Ojcu Świętemu było też bardzo drogie i bliskie. Kiedy był u nas, powiedział, że to jest jego priorytet duszpasterski. I pamiętam jeszcze też ostatnią audiencję przed śmiercią, krótko, zmarli w tym samym roku, w 2005 roku. Ostatnią audiencję pamiętam, kiedy już byli w podeszłym wieku, już było im trochę trudno mówić i także byłem też na tej audiencji. Siedzieli obok siebie, patrzyli na siebie i to była taka ikona, żywa ikona pojednania. Powiedzieć, jak wspólnota jest zaangażowana w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Wolontariusze wiem, że przyjeżdżają do wioski Tezę. Jak wygląda też tam przygotowanie wolontariuszy do Światowych Dni Młodzieży? Nasz udział w Światowych Dniach Młodzieży polega właśnie na tym, że przyjeżdżamy my, bracia i zaprzyjaźniona grupka wolontariuszy. Tutaj właściwie w Polsce to nie potrzeba za bardzo szukać, bo tu bardzo wielu młodych ludzi nam na miejscu pomoże, żeby po prostu poprowadzić taki maraton modlitewny w czasie tych dni kateches w Krakowie. Młodzi będą mogli tam przyjść, na chwilę odetchnąć modlitwą w ciszy, w spokoju. Będzie tam też sakrament pojednania, będzie możliwość zamienienia paru słów z innymi. Ale przede wszystkim będzie to taka przestrzeń modlitwy medytacyjnej. Młodzieży nie przywozimy na spotkania europejskie, bo nie tworzymy żadnego ruchu, nie mamy swoich młodych ludzi. Do nas przyjeżdżają młodzi zewsząd na tydzień, ale potem wracają do swoich parafii, do swoich ruchów, wspólnot i przyjadą ze swoimi wspólnotami, swoimi ruchami. Natomiast będziemy im służyć takim miejscem, gdzie będzie można na chwilkę się zatrzymać w tym pośród tych bardzo wielu różnych radosnych też spotkań, możliwości, będzie chwila spokoju.
właśnie służba drugiemu człowiekowi, służba Panu Bogu. Ojciec Święty dużo słów skierował do młodych ludzi na ten temat, ale takie szczególne słowa według brata, które powinny trafić do młodych ludzi, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży. Mamy wiele słów, wiele treści, których nie da się pojąć. Można czytać codziennie i tak nie da się zapamiętać, ale takie szczególne słowa, które Ojciec Święty kierował do nas młodych ludzi, które powinniśmy nosić w sercu i pamiętać. Rzeczywiście jest tyle pięknych słów, więc ja myślę, że po prostu trzeba uważnie słuchać Ojca Świętego Franciszka, bo on zna doskonale warunki, w jakich żyją ludzie. Zna doskonale warunki też, w jakich żyją młodzi ludzie i kieruje do nas słowa wprost płynące z Ewangelii, ale skierowane, jakby wycelowane w tę dzisiejszą sytuację w świecie i może nam bardzo pomóc rozumieć tę sytuację, ale też przede wszystkim nie poddać się zniechęceniu, lękom, obawom, które wszędzie, wszechstron do nas docierają. Pomaga nam zdobyć taką ewangeliczną odwagę, żeby się temu przeciwstawić i budować nową rzeczywistość, nowe solidarności z radością. Myślę, że to temat tegorocznych Dni Młodzieży jest jednak też bardzo, bardzo ważny. Bez miłosierdzia nie ma przyszłości dla świata, więc musimy się nauczyć zrozumieć, czym jest miłosierdzie i nie bać się być miłosiernym. Tak osobiście, czym jest miłosierdzie Boże dla brata? Miłosierdzie Boże dla mnie to przede wszystkim źródło, które nigdy nie wysycha. To jest pierwsza rzecz. Źródło, do którego jest zawsze dostęp przez Pana Jezusa, który miłosierdzie Boże całym swoim życiem od początku do końca ukazywał. Można powiedzieć od urodzenia, bo urodził się wśród najuboższych. To też jakiś znak, że kocha tych najuboższych, że wychodzi do nich właśnie z bezbronnie, ale chce być blisko. I aż po krzyż jeden z tych łotrów, złoczyńców słyszy te słowa pełne miłosierdzia, dziś jeszcze będziesz ze mną. Więc dla mnie to jest, najpierw to jest źródło, z którego mogę zaczerpnąć. Źródło, którego mogę się umocnić, właśnie tam oczyścić z tych lęków, obaw, bo każdy z nas ma, ja też. Ale można się z tego dzień po dniu jakoś wydobywać, wyzwalać, żeby próbować też tymi skromnymi środkami, jakie mamy, być dla ludzi, żyć dla nich, pomóc im, okazać właśnie zrozumienie i miłosierdzie. Dla mnie osobiście, jestem księdzem też we wspólnocie, codziennie słucham młodych ludzi, nie tylko młodych, spowiedzi słucham, więc dla mnie to też jest taki moment, kiedy to miłosierdzie Boże mogę przekazywać innym. I próbuję jakoś, no, mimo właśnie też ludzkich ograniczeń, zmęczenia czasem, w tym źródle szukać stale siły, żeby to z radością robić. Miłosierdzie to radość. Jeszcze bardzo proszę z radością zaprosić młodych ludzi na Światowe Dni Młodzieży już tutaj do kamery, żeby przyjechali jeszcze tych, którzy nie są do końca pewni tego, czy przyjadą. Zapraszamy wszystkich Was, młodych ludzi, na spotkanie w Krakowie. Spotkanie z rówieśnikami w atmosferze zaufania, modlitwy. Spotkanie z Chrystusem, który do nas przychodzi, zawsze otwiera przed nami nowe perspektywy i nadaje ludzkiemu życiu decydujący kierunek. A właśnie tego szukamy. Chcemy wiedzieć, co w tym życiu robić, żeby to miało sens.